Polskie Radio Białystok. Witam serdecznie, siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Po niej będziemy mieć dwutygodniową przerwę, więc tak trzeba się naładować tą naszą Ekstraklasą, żeby na dwa tygodnie wystarczyło, żebyśmy zatęsknili za te dwa tygodnie i przyjechali do Białegostoku na mecz z Krakowią. No ale dzisiaj Jagiellonia w gościach, Jagiellonia dzisiaj na wyjeździe, na stadionie przy Łukasiewicza w Płocku. No trzeba szczerze powiedzieć, za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, zawsze mam jedno na myśli, najbrzydszy obiekt w piłkarskiej Ekstraklasie. Tutaj nic na razie się nie zmienia. Są plany, żeby ten stadion zburzyć, to co jest, zbudować nowy. Ten pochodzi z roku 1973, a więc tego samego, w którym był zbudowany stary obiekt Hetmana w Białymstoku, wówczas Gwardii w Białymstoku. No ale piłkarzom jakby to nie przeszkadza. Oni mają nową, dobrą murawę. Ich miejsce pracy jest zabezpieczone, a to, że kibice akurat oglądają w takich warunkach, jak oglądają, no i ja też muszę komentować w trochę skrajnych warunkach, no to już inna zupełnie sprawa. Przejął to przed polem karnym jeszcze nasz przeciwnik, zagrał piłkę głową w pole karne. Jeszcze raz i groźnie, może być Ricardinho i słupek ratuje nas przed stratą gola. Ależ dała się Jagiellonia zaskoczyć. Ricardinho w 15 minucie trafia w sytuacji sam na sam w słupek bramki Jagiellonii. Powiedzmy sobie szczerze, Jagiellonia zupełnie po frajersku tutaj dała się zaskoczyć. I teraz okazja dla Jagiellonii. Piłka w pole karne do Bezjaka. Bezjak, będzie bramka. Oj, nie trafił w piłkę Bezjak w sytuacji sam na sam. Ja cięż przepraszam, jak on zmarnował tę sytuację po chyba podaniu Romańczuka czy Pospisila. W sytuacji sam na sam Bezjak skiksował, po prostu nie trafił w piłkę. Odskoczyła mu od nogi i wpadła w ręce Denę. No naprawdę znakomita sytuacja dla Romana Bezjaka. Tym razem Wisła atakuje. Szymański do narożnika, przy nim Pospisil. Po prawej ręce Kelemena ta akcja się dzieje. Piłka wycofana do Merebaszwiliego. Ten miękko w pole karne, będzie groźnie i gol. Bramkę zdobywa oczywiście Ricardinho. I tak oto Jagiellonia nie wykorzystała sytuacji i została skarcona. W 24 minucie gry miękkie dośrodkowanie Merebaszwiliego za plecy białostockich obrońców. Znowu źle staliśmy w defensywie, a Brazylijczyk Ricardinho zdobywa bramkę numer 6 w tym sezonie i daje prowadzenie płockiej Wiśle. Defensywa Jagiellonii Białystok wygląda źle. Będę to powtarzać, muszę to powtórzyć. Bez Iwana Runie wyglądamy po prostu źle. Nie wiem, czy gdyby był Iwan, to złapalibyśmy na spalonego tego Ricardinho, czy nie. Natomiast mnożą się błędy Jagiellonii w defensywie. Niestety kolejny skończył się stratą gola dla Jagiellonii i zdobyciem gola dla Wisły Płock. Próbujemy akcji z lewej strony. Znowu piłka wybita przez naszych Wałt. No po prostu można się rozpłakać w tym momencie spotkania, jak to wygląda. Każde albo co drugie podanie jest niedokładne. Albo Wałt, albo do przeciwnika. No Wiślakom też nie idzie dużo lepiej. Oni też tych błędów popełniają co niemiara. No ale oni mogą sobie teraz na to pozwolić, bo prowadzą z Jagiellonią 1-0 w 32 minucie spotkania i mają piłkę na połowie naszego zespołu. Frankowski w pole karne, lewa noga, piłka odbita rykoszetem i teraz nasi znowu patrzą, czy tam nie było rzutu karnego. Pytają sędziego znowu, Denę piłkę złapał po rykoszecie, ale sędzia nawet chyba nie pyta kolegów z VAR-u, czy tam nie było przypadkiem ręki. Może nawet jak i była, to sędzia orzekł, że była to ręka przypadkowa. No i teraz sędzia jednak przerywa grę i chyba będzie sprawdzał VAR. Tak jest. Skoro tak, to mam wrażenie, że będzie rzut karny dla drużyny z Białegostoku. No ale skoro wezwali Pawła Arszkowskiego panowie sędziowie do monitora VAR, no to chyba nie po to, żeby od tak po prostu przeszedł się, obejrzał tam, nie wiem, co tam o 16.15 w telewizji nadają. Może jakiś serial, może jakieś kuchenne rewolucje, albo gliniarze, albo małolaty, albo pielęgniarki, albo trudne sprawy, albo łatwe sprawy, albo sprawy takie sobie. Zobaczymy, jaka sprawa wyniknie z tego, co w telewizorku zobaczy Paweł Raczkowski. Jakoś tak 99,9 szans, że to będzie rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Sędzia wyszedł, patrzy i pokazuje na rzut karny. Trzeba tylko go teraz jeszcze wykorzystać, bo to, że jest rzut karny, to pół biedy. Ale Roman Bezjak wziął piłkę, maszeruje w kierunku 11 metra, ale też biegnie za Bezjakiem Arvydas Novikovas. Podszedł Novikovas i negocjuje z Bezjakiem, kto ten rzut karny ma wykonać. Novikovas tak jakoś patrzy, Roman, daj strzelić. A Bezjak mówi, nie dam. No wreszcie tak trochę ze złością odrzucił Bezjak. Oj, źle to wygląda, jeżeli panowie nie potrafią się dogadać, kto ma ten rzut karny wykonać. No nie chciałbym ja być w skórze Novikovasa, gdyby, nie będę gdybał. Novikovas na 11 metrze przed Tomasem Denę. Novikovas ustawiony na strzał lewą nogą, ruszył Novikovas, broni Denę, niech to jasny szlak trafi. Przepraszam, że to powiedziałem. O Matko Bosko Jezu, jak on źle strzelił. Nie wiem, co powiedzieć, najchętniej powiedziałbym coś strasznie brzydkiego.
i podejrzewam, że też bardzo brzydkie słowa usłyszę od trenera Mamrota Novikovas. On po prostu podał piłkę w rękę Tomasowi Dene. Nie wiem, czy ja w tym momencie nie zmieniłbym w ogóle Novikovasa, nie zdjąłbym z boiska za tego typu zagranie. Był chyba wyznaczony bez jak do strzelania rzutu karnego. Podszedł Novikovas po długich negocjacjach, wybłagał tę piłkę od Bezjaka, a strzelił tak, że babcia w zęby takie piłki łapie, jak to się mówi. Będzie dośrodkowanie z lewej strony, piłka lewonożnego Guilherme dochodząca po takiej akcji w pierwszej połowie. Groźnie strzelał Bezjak, jak będzie tym razem. Jest Clemens i gol! Lukas Clemens, 55. minuta, wyrównuje nasz środkowy obrońca. Bramka debiutancka, jeśli dobrze pamiętam, Lukasa Clemensa w Ekstraklasie w Jagiellonii, to oczywiście na pewno. A zatem nie szło nam, ale mówiłem, że Jagiellonia w tym meczu jeszcze może nawet zgarnąć komplet punktów. No i troszkę weselej na sercu mi się zrobiło. A teraz mamy zadymienie w sektorze kibiców Jagiellonii Białystok Krace. Świece dymne, nie ma czym oddychać, niedobrze, niedobrze, ale to ten dym nie dochodzi do pola karnego Jagiellonii. Znowu świece dymne, znowu race, tym razem świeca też jakaś hukowa czy petarda hukowa. Siwy dym się zrobił na sektorach kibiców Jagiellonii Białystok. Ja nie bardzo rozumiem, jaką frajdę z tych odpalania racy, a właściwie tych petard mają kibice z Białegostoku. Ja mam słuchawki na uszach, jest dość to głośne. No to jak to wybucha koło nich, to naprawdę może dzwonić w uszach, no ale świat kibiców naprawdę jest czasami trudny do zrozumienia i ich zachowania na sektorze. No lubią to na przykład postać w dymie, powdychać chemikalia. O, lubią na przykład sobie, żeby im w uszach dzwoniło, no to to robią. Piłka wybita przez naszych zawodników. Dobrze ruszył z własnej połowy Klimala. Co zrobi Patryk Klimala? Będzie biegł w pole karne, wyprzedził Dźwigały, będzie sam na sama ostry kąt. Ej, ta piłka mogła być zagrana na 5 metr do Frankowskiego, a Klimala się no połasił na trafienie, ale niestety z zerowego prawie kąta uderzał. Ładnie ograł w polu karnym Adama Dźwigałę. Tutaj wyszła siła, szybkość Patryka Klimali, ale dlaczego on nie zagrał tej piłki na 5 metr do wybiegającego Franka, to tego nie wiem. Wybijamy i koniec meczu w tym momencie. Remisem pierwszym w sezonie Jagiellonia kończy w Płocku 1-1 i z jednym punktem odpoczywa 2 tygodnie od rozgrywek ligowych. Oczywiście w tej lidze na razie mamy 13 punktów, tracimy 4 do lidera Lechii Gdańsk. Na razie oddaję głos do Białegostoku. Halo Białystok.